Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 207. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 119, wersety od 161 do 168. Możni prześladują mnie bez powodu. Moje zaś serce lęka się słów twoich raduje się z twojej mowy jak ten co zdobył łupy wielki nienawidzę kłamstwa i wstręt mam do niego a prawo twoje miłuję siedem razy na dzień wysławiam ciebie z powodu sprawiedliwych twych wyroków obfity pokój dla miłujących twoje prawo nie przytrafi się im żadne potknięcie czekam o panie twojej pomocy i wypełniam twoje przykazania moja dusza strzeże twych napomnień i bardzo je miłuje przestrzegam twoich postanowień i napomnień bo wszystkie moje drogi są przed tobą rozdziały 6 i 7 drugiej księgi machabejskiej opisują brutalne prześladowania żydów przez antiocha IV epifanesa zmuszającego ich do łamania praw religijnych w tym spożywania wieprzowiny. Szczególnie poruszająca jest historia męczeństwa siedmiu braci i ich matki, którzy wykazują niezwykłą odwagę i wierność wierze, wybierając śmierć zamiast odstępstwa od Bożych Przykazań. Niedługo potem król posłał pewnego starca z Aten, aby zmuszał Żydów do odstępowania od praw ojczystych. I do tego, aby nie postępowali według praw bożych, ale żeby zbezcześcili zarówno świątynię w Jerozolimie, którą mieli przemianować na świątynię Zeusa Olimpijskiego, jak i tę na Garizim, którą, jak życzyli sobie mieszkańcy tego miejsca, mieli przemianować na świątynię Zeusa Kseniosa. Napór niegodziwości był ciężki i trudny do wytrzymania dla wszystkich. Świątynia była pełna rozpusty i uczt, na których poganie zabawiali się z nierządnicami. A na świętych dziedzińcach zbliżali się do kobiet. Ponadto do wnętrza świątyni wnosili to, czego się nie godzi. Ołtarz był pokryty ofiarami niedozwolonymi przez prawo i niegodziwymi. Nie było wolno ani zachowywać szabatu, ani obchodzić ojczystych świąt, ani nawet przyznawać się, że jest się Żydem. Każdego miesiąca w dniu urodzin króla gorzka konieczność prowadziła każdego do spożywania ofiar. Kiedy zaś przyszło święto Dionizjów, zmuszano do tego, aby w bluszczowych wieńcach brać udział w pochodzie ku czci Dionizosa. Za namową Ptolemeusza zostało wydane dla sąsiednich miast greckich rozporządzenie, aby one w stosunku do Żydów tak samo postępowały, zwłaszcza co do uczt obrzędowych, i aby karano śmiercią tych, którzy nie chcieli przejść na grecki sposób postępowania. Można więc było dostrzec, jak wielki nastaje ucisk. Przed sąd przyprowadzono dwie kobiety, gdyż obrzezały swe dzieci. Zawiesiwszy im przy piersiach ich niemowlęta, oprowadzono je publicznie po mieście, a następnie strącono z muru. Inni skryli się w pobliskich grotach, aby w tajemnicy obchodzić szabat. Jednak doniesiono o tym Filipowi i wszyscy zostali spaleni, gdyż przez cześć dla dnia świętego nie odważyli się bronić. Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, aby nie wpadali w przygnębienie z powodu tych nieszczęść, lecz by rozważyli, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród. Znakiem bowiem wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. Nie uważał bowiem władca, że z nami trzeba postępować tak samo jak z innymi narodami. Wobec których pozostaje cierpliwy i nie każe ich tak długo, aż dopełnią miary grzechów. Nie chciał bowiem karać nas na końcu, dopiero wtedy, gdyby grzechy nasze przebrały miarę. A więc nigdy nie cofa on nam swego miłosierdzia. Choć wychowuje przez nieszczęście, to jednak nie opuszcza swojego ludu. Niech to będzie powiedziane nam dla przypomnienia. Po tych niewielu słowach trzeba przejść do opowiadania. Niejaki Eleazar, jeden z pierwszych uczonych w piśmie, mąż już w podeszłym wieku o bardzo szlachetnej powierzchowności, był przymuszany do otwarcia ust i jedzenia wieprzowiny. On jednak, wybierając raczej chwalebną śmierć, aniżeli godne pogardy życie, dobrowolnie szedł na miejsce kaźni, a wypluł mięso, jak powinni postąpić ci, którzy mają odwagę odrzucić to, czego nie wolno jeść nawet przez miłość do życia. Ci, którzy byli wyznaczeni do tej bezbożnej ofiarnej uczty, ze względu na bardzo dawną znajomość z tym mężem, wzięli go na stronę i prosili, aby zjadł przyniesione przez nich i przygotowane mięso, które wolno mu jeść. Niech udaje tylko, że je to, co jest nakazane przez króla, mianowicie mięso z ofiary pogańskiej. Tak postępując, uniknie śmierci, a ze względu na dawną z nimi przyjaźń skorzysta z miłosierdzia. On jednak powziął szlachetne postanowienie, godne jego wieku, powagi jego starości, okrytych zasługą siwych włosów i postępowania doskonałego od dzieciństwa, przede wszystkim zaś świętego i od Boga pochodzącego prawodawstwa. Dał im jasną odpowiedź, mówiąc, aby go zaraz posłali do Hadesu. Udawanie bowiem nie przystoi naszemu wiekowi. Wielu młodych byłoby przekonanych, że Eleazar, który już ma dziewięćdziesiąt lat, przyjął pogańskie obyczaje. Oni to przez moje udawanie i to dla ocalenia maleńkiej resztki życia, przeze mnie byliby wprowadzeni w błąd. Ja zaś hańbą i wstydem okryłbym swoją starość. Jeżeli bowiem teraz uniknę ludzkiej kary, to z rąk wszechmocnego ani żywy, ani umarły nie umknę. Dlatego, jeżeli mężnie teraz zakończę życie. Okaże się godny swojej starości. Młodym zaś pozostawię rzetelny przykład ochotnej i wspaniałomyślnej śmierci za godne czci i święte prawa. To powiedziawszy, natychmiast wszedł na miejsce kaźni. Ci, którzy go przyprowadzili na skutek wypowiedzianych przez niego słów, zamienili miłosierdzie na surowość, sądzili bowiem, że były one szaleństwem. Mając już pod ciosami umrzeć, westchnął i powiedział: Panu, który ma świętą wiedzę, jest jawne to, że mogłem uniknąć śmierci. Jako biczowany ponoszę wprawdzie boleść na ciele, dusza jednak cierpi to z radością, gdyż jego się boję. W ten sposób więc zakończył życie, a swoją śmiercią zostawił nie tylko dla młodzieży, lecz także dla większości narodu przykład szlachetnej odwagi i pomnik cnoty. Siedmiu braci razem z matką również zostało schwytanych. Bito ich biczami i rzemieniami, gdyż król chciał ich zmusić, aby skosztowali wieprzowiny zakazanej przez prawo. Jeden z nich, przemawiając w imieniu wszystkich, tak powiedział: O co masz zamiar pytać i jakie zdobywać od nas wiadomości? Jesteśmy bowiem gotowi raczej zginąć aniżeli przekroczyć ojczyste prawa. Rozgniewał się na to król i kazał rozpalić patelnie i kotły. Skoro tylko się rozpaliły, Rozkazał temu, który przemawiał w imieniu wszystkich, obciąć język, ściągnąć skórę z głowy i obciąć końce członków na oczach pozostałych braci i matki. Gdy był on już całkiem bezwładny, rozkazał go sprowadzić do ognia, bo jeszcze oddychał, i smażyć na patelni. Gdy zaś swąd z patelni szeroko się rozchodził, pozostali bracia wzajemnie, razem z matką, napominali się, aby mężnie oddać życie. Mówili tak. Pan Bóg widzi i naprawdę ma litość nad nami, zgodnie z tym, co Mojżesz jasno wobec wszystkich przepowiedział w pieśni, która o tym świadczy w słowach: litość okaże swym sługom. Kiedy pierwszy w ten sposób zakończył życie, prowadzono drugiego na miejsce kaźni. Gdy ściągnięto mu skórę z głowy razem z włosami, zapytano go, czy będziesz jadł, zanim ciało, członek po członku, będzie poddane kaźni. On zaś odpowiedział ojczystą mową: Nie. Dlatego i on z kolei został poddany katuszom, jak pierwszy. W chwili, gdy oddawał ostatnie tchnienie, powiedział: Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to obecne życie. Król świata, jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi i ożywi do życia wiecznego. Po nim był męczony trzeci. Na żądanie natychmiast wysunął język, a ręce wyciągnął bez obawy i mężnie powiedział: Z nieba je otrzymałem, ale dla jego praw nimi gardzę, a spodziewam się, że od niego ponownie je otrzymam. Nawet sam król i całe jego otoczenie zdumiewali się odwagą młodzieńca, jak za nic miał cierpienia. Gdy ten już zakończył życie, takim samym katuszom poddawano czwartego. Konając, tak powiedział: Lepiej jest tym, którzy giną z rąk ludzkich, bo mogą pokładać nadzieję w Bogu, że znów przez niego zostaną wskrzeszeni. Dla ciebie bowiem nie będzie zmartwychwstania do życia. Następnie przyprowadzono piątego i poddano katuszom. On zaś, wpatrując się w króla, powiedział: Choć masz władzę nad ludźmi i czynisz, co zechcesz, jesteś śmiertelny. Nie myśl jednak, że nasz naród jest opuszczony przez Boga. Ty jednak poczekaj, a zobaczysz wielką Jego moc, jak ciebie i twoje potomstwo podda katuszom. Po nim prowadzono szóstego. Ten zaś konając powiedział: Nie łudź na darmo sam siebie. My bowiem z własnej winy cierpimy, bo grzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu. Dlatego nastały te przedziwne nieszczęścia. Ty jednak nie sądź, że pozostaniesz bez kary, skoro odważyłeś się walczyć z Bogiem. Przede wszystkim zaś godna podziwu i trwałej pamięci była matka. Przyglądała się ona w ciągu jednego dnia śmierci siedmiu synów i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Pełna szlachetnych myśli, zagrzewając swoje kobiece usposobienie męską odwagą, każdego z nich upominała w ojczystym języku. Mówiła do nich: Nie wiem, w jaki sposób znaleźliście się w moim łonie. Nie ja wam dałam tchnienie i życie. A członki każdego z was nie ja ułożyłam. Stwórca świata bowiem, który ukształtował człowieka i zamyślił początek wszech rzeczy, w swojej litości ponownie odda wam tchnienie i życie, dlatego że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Antioch był przekonany, że nim gardzono, i dopatrywał się obelgi w tych słowach. Ponieważ zaś najmłodszy był jeszcze przy życiu, nie tylko dał mu ustną obietnicę, ale nawet pod przysięgą zapewnił go, że jeżeli odwróci się od ojczystych praw, uczyni go bogatym i szczęśliwym, a nawet mianuje go przyjacielem i powierzy mu ważne zadania. Kiedy zaś młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi, król przywołał matkę i namawiał ją, aby chłopcu udzieliła zbawiennej rady. Po długich namowach zgodziła się nakłonić syna. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez dziewięć miesięcy, karmiłam cię mlekiem przez trzy lata, wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg. I że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego oprawcy, ale bądź godny braci swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Zaledwie ona skończyła mówić, młodzieniec powiedział: Na co czekacie? Jestem posłuszny nie nakazowi króla, ale słucham nakazu prawa, które przez Mojżesza było dane naszym ojcom. Ty zaś, przyczyną wszystkich nieszczęść Hebrajczyków, nie umkniesz z rąk Bożych. My bowiem cierpimy za nasze własne grzechy. Jeżeli zaś żyjący Król nasz rozgniewał się na krótki czas, aby nas ukarać i poprawić, to znów pojedna się ze swoimi sługami. Ty zaś bezbożny i spośród wszystkich ludzi najbardziej nikczemny, nie wynoś się na próżno łudząc się z wodniczymi nadziejami. Nie podnoś ręki na niebieskie sługi. Jeszcze bowiem nie uciekłeś przed sądem wszechmocnego i widzącego z góry Boga. Teraz bowiem nasi bracia, którzy przetrwali krótkie cierpienie ze względu na życie wieczne, stali się uczestnikami obietnic przymierza Bożego. Ty zaś na sądzie Bożym poniesiesz sprawiedliwą karę za pychę. Ja, tak samo jak moi bracia, i ciało i duszę, oddaję za ojczyste prawa. Proszę przy tym Boga, aby wnet zmiłował się nad narodem, a Ciebie doświadczeniami i karami zmusił do wyznania, że On jest jedynym Bogiem. Na mnie i na braciach moich niech zatrzyma się gniew wszechmogącego, który sprawiedliwie spadł na cały nasz naród. Wtedy król rozgniewał się i kazał go poddać straszniejszym męczarniom niż innych. Gorzkie mu bowiem były wyrzuty. Tak więc i ten zakończył życie czysty i pełen ufności w Panu. Ostatnia po Synach zmarła matka. Tyle niech wystarczy podać o ucztach ofiarnych i niezmiernych katuszach. Pierwszy rozdział drugiego listu do Tesaloniczan to pełne wdzięczności podziękowanie świętego Pawła za wiarę i wytrwałość wspólnoty mimo prześladowań, przypominające o Bożej sprawiedliwości. Przeczytajmy ten rozdział, aby zaczerpnąć pocieszenia i nadziei, wiedząc że Bóg nagrodzi wybranych i ukaże niesprawiedliwych w dniu powtórnego przyjścia Chrystusa. Paweł, Sylwan i Tymoteusz do kościoła Tesaloniczan w Bogu, Ojcu Naszym i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska Wam i pokój od Boga, Ojca Naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Bracia. Zawsze winniśmy Bogu za Was dziękować, co jest rzeczą słuszną, bo wiara Wasza bardzo wzrasta, a miłość wzajemna u każdego z Was się pomnaża. I to tak, że my sami chlubimy się Wami w Kościołach Bożych, z powodu Waszej cierpliwości i wiary we wszystkich Waszych prześladowaniach i uciskach, które znosicie. Są one zapowiedzią sprawiedliwego sądu Boga. Celem jego jest uznanie Was za godnych królestwa Bożego, dla którego też cierpicie. Bo przecież jest rzeczą słuszną u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy Was uciskają, a Wam uciśnionym dać odpoczynek z nami, gdy z nieba objawi się Pan Jezus z aniołami swojej potęgi w płomieniach ognia, wymierzając karę tym, którzy Boga nie uznają. I nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę wiecznej zagłady z dala od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu tych wszystkich, którzy uwierzyli, bo Wy daliście wiarę naszemu świadectwu. Dlatego modlimy się stale za Was. Aby Bóg nasz uczynił Was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w Was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary. Aby w Was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, a Wy w nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.